Cześć, witam Was w drugiej zapowiedzi serwera Noveria Online, którego start odbędzie się 1 lipca o godzinie 20, także w najbliższą sobotę serdecznie Was zapraszam. No i zgodnie z obietnicą dzisiaj odcinek na temat Stora, Item Shopa. Co będzie w Item Shopie? Nie ukrywam, że chyba 70 czy 80% pytań, które w ogóle są o Noverie, czy będzie pay to win, czy nie będzie. Ja Wam w poprzednim odcinku mówiłem, że nie będzie i dzisiaj chciałem Wam to udowodnić i pokazać. Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to chciałbym pokazać Wam też oficjalny Exp Stage. Oczywiście jest to wrzucone na stronę Noverii, ale być może jeszcze ktoś nie wchodził, ktoś jeszcze się nie zarejestrował. Zapraszam Was serdecznie oczywiście do rejestracji, choć wiadomo, w dniu startu przeważnie najwięcej kont tak naprawdę nowych dochodzi, każdy czeka do ostatniej chwili, ale nie musicie czekać, rejestracja jest otwarta i w tej chwili od jakiegoś czasu już na ekranie wyświetla się Exp Stage, który dzisiaj też przetestujemy, bo tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiejszy odcinek jest z perspektywy gracza. Chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak się expi, jak to wygląda. I też już swoją drogą przed odcinkiem na drugiej postaci jeszcze sobie potestowałem i powiem Wam, że wcale tak rewelacyjnie to nie leci. Nie będzie to takie bardzo proste, że tam wbija się bardzo szybko level. Także czeka nas długa, mam nadzieję, i ciekawa gra, a tymczasem przechodzę już, słuchajcie, do Item Shopa. Otwieram Stora i co jeszcze warto zaznaczyć, to administracja zwróciła mi uwagę na to, że jeszcze ceny w Item Shopie, w Storze tutaj ogólnie mogą się troszeczkę zmienić, tak? Na przykład przykładowo jakiś tam outfit kosztuje 500 punktów, 500 Tibia Coinów, a może się zmienić i będzie kosztował albo mniej, albo więcej, czy na przykład cena Noveria tokenów, więc to jeszcze po prostu, to co Wam pokazuję, to jest takie ogólnikowe i może się to zmienić, więc też bierzcie to pod uwagę. No i co, przechodzimy do pierwszej zakładki. Pierwsza zakładka, moi drodzy, jest to zakładka VIP Pass. Tak jak Wam wspominałem w poprzednim odcinku i w ogóle jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka pierwszej zapowiedzi Noverii, to Was tam zapraszam. Myślę, że warto zobaczyć ten odcinek, taki ogólny też zamysł serwera był tam powiedziany. No i jeżeli chodzi o VIP account, co to jest? Premium account mamy za darmo, natomiast mamy tutaj opcję wykupienia czegoś takiego jak VIP account. Na ten moment VIP account daje możliwość jakby wchodzenia na dodatkowe teleporty na ekspowiskach. Praktycznie na każdym teleporcie na expa macie teleport jakby dla wszystkich graczy i jest teleport dla VIP. Przy czym nie jest to jakaś taka prywatna miejscówka, każdy kto ma VIP-a może tam wejść, natomiast tak jak tłumaczyłem w poprzednim odcinku, to może być bardzo jakby przydatne na start, żeby takiego VIP-a mieć, bo wejdzie dużo osób i wszystkie te miejscówki na niskie levele będą oblegane. Cena za ten VIP za 30 dni to, jak widzicie, to jest niecałe 250 Tibia Coinów i z tego co się orientowałem, to będzie w przeliczeniu na złotówki powiedzmy w okolicach 10 zł, więc nie jest to jakiś tam duży wydatek, natomiast myślę, że warto wspierać ten serwer, rozwój tego serwera, bo naprawdę jest bardzo fajny. Jest to pierwsza edycja i naprawdę nawet te 10 zł jako rozrywkę na miesiąc to nie jest dużo, a myślę, że może to ułatwić sprawę, no i dać dalszą motywację oczywiście do tworzenia tego serwera, no bo chłopaki tutaj naprawdę, uwierzcie mi, w ostatnim czasie sporo jest takiej nerwowości też. Nie będę się w to zagłębiał, nie gniewajcie się, ale po prostu bardzo dużo chłopaki robią na ostatnią chwilę i jest naprawdę dużo roboty, więc naprawdę warto, fajnie by było im się też odwdzięczyć i ten VIP account na pewno będzie czymś przydatnym na start, także tutaj jak widzicie są pokazane ceny mniej więcej jak to wygląda. Kolejną zakładką jest zakładka Noveria Tokens, też w poprzednim odcinku mówiłem do czego to służy. Możemy ogólnie za Noveria tokeny, jest teleport, gdzie możemy Noveria tokeny wymienić za itemy z Item Shopa. Jeżeli ktoś ewentualnie nie ma możliwości jakby wesprzeć serwera, to może sobie po prostu te Noveria tokeny też zdobywać w grze, tak? Za każdą godzinę zalogowania na postaci otrzymujemy jeden Noveria token. Oprócz tego Noveria tokeny wypadają z bossów, z daily bossów i pewnie w jakichś eventach też będzie można je zdobyć. Ogólnie za każdą godzinę zalogowania i tak dalej wszystko Wam ląduje w mailboxie, w depozycie, także jakbyście tego szukali, to zerknijcie sobie po prostu do mailboxa.
I oprócz tego, że te nowe Riot tokeny tutaj są, bo kogoś mogłoby to zastanawiać, to po co one są tutaj? Służą one między innymi do takich endgame bossów, czyli tak zostało mi to przedstawione, ja domyślam się, że to są już takie najmocniejsze bossy. I w poprzednim odcinku wspominałem wam coś na temat pentagramu, a właściwie powiedziałem, że niech to pozostanie jeszcze tajemnicą. Mamy tutaj, słuchajcie, takiego NPC Pentagram, który będzie właśnie dawał nam dostęp do bossów, do bossa. Tutaj nie chcę was wprowadzić jeszcze w błąd, natomiast właśnie jak widzicie, tutaj leci nam czas i akurat nowe Riot tokeny są rzucone, ale będzie to działać na takiej zasadzie, że powiedzmy wszyscy gracze z całego serwera będą musieli jakby wrzucać tutaj nowe Riot tokeny. I za to będzie się respił na przykład jakiś niesamowicie mocny boss, z którego będą wypadać na przykład, no nie wiem, tak przykładowo jakieś najlepsze itemy na serwerze i tak dalej. Więc to jest taki event, powiedzmy, światowy, gdzie wrzucacie te tokeny do tego kotła. Czekajcie, zaraz zobaczę, może będę mógł wam pokazać, jak to działa. Gdzie my mamy cyk? Ok, o tutaj jeszcze mam Greater Noveria token i czekajcie, bo tutaj coś nie pomyliłem. Okej, dobra, mniejsza o to, w każdym razie, słuchajcie, rzucamy tutaj i jak widzicie, nie doliczyło chyba teraz, ale teraz jest po prostu na maksa, więc może po prostu dlatego tego nie dolicza. No i co, wrzucamy to, jak się uzbiera, to jest odliczanie czasu i respi się jakiś tam taki bardzo, bardzo mocny boss. Także tak to wygląda. Fajna sprawa, tutaj będzie prawdopodobnie teleporcik, też mamy czas, odliczanie, jak to wygląda, no i jeszcze arena nie jest gotowa. I trzeba poczekać jeszcze na przywołanie, także to jest taki rytuał tutaj odprawiamy jakby na takiej zasadzie. Bardzo fajna sprawa, pierwszy raz widzę coś takiego i mega mi się to podoba, na pewno będę chciał to przetestować. Okej, no to co, lecimy dalej. Jak Noveria tokeny mamy omówione, to lecimy dalej. Następną zakładką są zakładki jakieś tutaj z blessami. Tutaj mamy Dead Redemption, czyli po prostu zwraca nam to, co straciliśmy poprzez śmierć, tylko nie jestem pewny, czy to jest jakoś procentowo, czy w 100% zwraca, bo na realu wiem, że tam jakieś chyba tylko procent jest. No i co, mamy kaski, nie wiem, czy to będzie, szczerze mówiąc, używane, tak się zastanawiam. Tutaj mamy weapony, to wam od razu też pokażę, bo ja pokazywałem to w poprzednim odcinku, natomiast sprawa wyglądała tak, że tam byłem na postaci... O, czemu nie mogę tego przerzucić? Aha, okej, to może... Dobra, okej, czyli ta jest tak jak na Real TV zrobione. A, w sumie dobra, chodźmy tutaj. Nie mogłem wam ostatnio tego pokazać, bo na postaci Goda nie można jakby skillować, prawda? Natomiast teraz, jak widzicie, wszystko śmiga, jak już jestem na normalnej postaci i... Możemy sobie te bronie stakować, tylko nie wiem, dlaczego nie mogę ich przerzucić tutaj do plecaka. W poprzednim odcinku wam pokazywałem, że te bronie są stakowalne, więc nie wiem, może tutaj coś po prostu źle robię, albo inaczej, no właśnie, jest, okej, zakręciłem się w akcji, słuchajcie, czyli po prostu, czyli robimy tak, jeszcze raz wam pokażę, kupujemy sobie taką brońkę do skilla i teraz klikamy, słuchajcie, no zależy jak tam macie ustawienia, jedną na drugą i ona się stakuje, tam maksymalnie jest 60 ileś tysięcy bodajże użyć i to jest fajne rozwiązanie, jak na przykład wychodzicie rano do szkoły, pracy, wiecie, że nie będzie was do późnych godzin, a taka rózga jedna starcza na 8 godzin, a kogoś z was może nie być więcej, więc fajna opcja taka, że macie łączenie tych broni do skillowania. Też pierwszy raz widzę taką opcję, bardzo mi się podoba. To tak jak mówię, poruszałem w poprzednim odcinku, ale myślę, że warto też ogólnie o tym wspomnieć, bo nie każdy oglądał i pewnie nie każdy będzie się chciał do niego wrócić. No kegi, tutaj nie trzeba tłumaczyć, jakieś potiony, runy, no tu zastanawiam się, czy będzie to kupowane, czy nie, no ale jest tak zostawione, jak jest na Real TV. Kolejną zakładką są, słuchajcie, Custom Mods oraz Outfit. No i właśnie ten serwer wyróżnia to, że mamy tutaj takie customowe mounty do kupienia w store, ale oprócz tego takie mounty, jak i outfity możecie zdobywać w losowych miejscach na mapie i dzisiaj wam pokażę jedno takie miejsce. Natomiast Ćwiras kazał mi tutaj przekazać, że ze względu na to, że na becie już były te podium, z których zdobywa się te outfity czy mounty, to będą one poprzestawiane, więc dzisiaj wam tylko pokażę, jak to działa,
a docelowo jak serwer wystartuje, to niekoniecznie w tym miejscu będziecie mogli to znaleźć. No ale co, super, w ogóle no mi się podoba ta chmurka mega. Ja już mam chyba wszystkie tak naprawdę pokupowane, jak się nie mylę. Zaraz wam powiem, jak to wygląda. Czekajcie, mąciki. Dobra, nie mam, miałem wcześniej, więc teraz po prostu coś tam się pozamieniało. Natomiast no co, no popatrzcie, no taka krowa na przykład. Ja już muszę sobie tam krówkę założyć chyba, tylko tutaj nie będę mógł założyć, co? Chyba nie. Dobra, ale zaraz będziemy to testować gdzieś tam w jakimś innym miejscu. Tutaj jak wyjdę, to ten? Jest tutaj PZ cały czas? Tak, dobra, mamy tutaj PZ-a, okej, mniejsza o to. To za chwileczkę zobaczycie to pewnie jak wyjdę na respa. No i co, są ogólnie te customowe mounty. Ja myślę, że super, bardzo fajne rozwiązanie jak na serwer Evolution. Nie ma w tym absolutnie nic złego, a wręcz właśnie fajnie, że jest jakieś urozmaicenie, że jest coś więcej niż po prostu te rzeczy z RealTB, która po prostu no, dla wielu osób jest powiedzmy troszeczkę nudna, nie? Jak startują to OTS z Real Mapą i tak dalej, więc fajnie, że takie urozmaicenie jest. No i tak jak wam mówiłem, oprócz tego, że one są tutaj, to można je zdobyć jeszcze w grze. Nie wiem, czy wszystkie, ale część można na pewno zdobyć w grze. Możecie sobie tutaj, że tak powiem, przelecieć. Oprócz tego znajdują się tutaj wszystkie mounty, słuchajcie, do wersji 13.20 na RealTB. I jak tylko zakończy się teraz test serwer, który na RealTB trwa, to prawdopodobnie wszystkie rzeczy, które tam są pokazane i tak dalej, to również te mounty czy jakieś outfity trafią tutaj do stora zaraz po aktualizacji, bo tak jak wspominałem, zaraz po tym jak wyjdzie aktualizacja na RealTB, to klient tutaj Novery będzie się aktualizować na tą wersję i będą te nowe rzeczy. Dzięki tutaj uprzejmości administratora z Bizu, który pracuje nad tym silnikiem od 2 lat, opracował taki powiedzmy updater, fajna bardzo sprawa, ciekawi mnie też jak to się sprawdzi w praktyce. No i co, wszystkie, tak jak mówiłem, macie tak samo outfitiki i tak dalej, to sobie możecie we własnym zakresie posprawdzać, no ale pewnie większość z was będzie kojarzyć. Kolejną zakładką jest zakładka z przedmiotami do chatki i tutaj sprawa wygląda tak, że będą jeszcze dodane tutaj do tych hirelingów outfity specjalne, też customowe, czyli to są ci NPC-ci, którzy są w chatkach, tego jeszcze nie ma. No oprócz tego, no to większość rzeczy to tak naprawdę wiecie, no training dummy działają tak samo jak na RealTB, czyli 10% szybciej skillujecie, jeżeli skillujecie na takiej dummy, która znajduje się w chatce. I co warto powiedzieć jeszcze a propos tej zakładki, to tutaj macie takie karpety. I sprawa wygląda tak, że ja przynajmniej pamiętam, że na poprzednim serwerze, na którym grałem, był taki problem, że trzeba było prosić gdzieś tam admina o pomoc, żeby na przykład pod łóżkiem położył nam dany karpet. Natomiast tutaj znajduje się komenda, bodajże to jest move carpet, ale mogę się mylić, bardzo was przepraszam, nie zapisałem tego, a pamiętałem, że o tym mam powiedzieć, więc ewentualnie jak kogoś to interesuje, to napiszcie mi w komentarzu, przypomnijcie mi to, ja wam napiszę tą komendę, lub ewentualnie jak będą chłopaki z administracji oglądać, to tutaj powiedzą. No i sprawa wygląda tak, że jak staniemy powiedzmy przed kratką, gdzie mamy rozłożony dywan, napiszemy tą komendę, to automatycznie jakby przesuwa nam się ten dywan w stronę tam, gdzie chcemy ułożyć, czyli na przykład pod łóżkiem możemy to rozłożyć. Super, fajna opcja. No i więcej tutaj tak naprawdę a propos tego nie ma nic do gadania. Tak jak mówię, wszystko co do TB 1320 jest tutaj i automatycznie będą się nowe rzeczy także aktualizować. Kolejną zakładką są X-Boosty. Oprócz tego, że możemy kupić X-Boost taki zwykły dla swojej postaci, to możemy kupić również World X-Boosta. No i w tym przypadku działa to tak, że ten X-Boost jakby działa dla wszystkich, tak? Każdy, kto powiedzmy, no po prostu każdy gracz dostaje zwiększonego expa i w przypadku, kiedy będzie to wykupione, ja może to wykupię, tylko nie wiem, czy właśnie gdzieś to, czy teraz się to wyświetla, czy to jeszcze będzie wprowadzone. Natomiast dostałem informację taką, że będzie po prostu informacja, prawdopodobnie tutaj się będzie jeszcze to w kliencie wyświetlać, że ile czasu zostało do końca, no nie? Także bardzo fajna sprawa. No chyba, że to jest jakieś, nie dostałem nic do inboxa, bo myślałem, że może trzeba coś kliknąć. Takie rozwiązanie widziałem już na wielu serwerach, myślę, że bardzo fajna sprawa. No i chyba tyle a propos tego. Oprócz tego mamy zakładkę Extras, no to tutaj oprócz tego, że
Oprócz tego, co mamy na RealTV, to znajduje się tutaj Fragremoval właściwie i Stamina Refill. Zastanawiam się nad tym Fragremoverem, czy jest to sens, bo też wiecie, no na EVO serwerach ogólnie jest coś takiego, ale to też, żeby za bardzo, nie wiem, inni gracze też nikogo nie gnębili, natomiast no też będzie to prawdopodobnie wydatek jakichś Tibia coinów, więc miejmy nadzieję, że nie będzie to jakoś tam gdzieś tam nadużywane, żeby ktoś komuś chciał utrudniać życie. No Stamina Refill to wiadomo, pewnie będą hardkorowcy, co będą ostro grać. No i teraz tak, właściwie to chyba jedna z najważniejszych tutaj, słuchajcie, zakładek, która jest do poruszania. Przede wszystkim mamy tutaj Autolot System, który już za chwileczkę pokażę Wam, jak wygląda, więc sobie to kupujemy. Następnie mamy prekardy i tak dalej. Tutaj Adept, Expert, to prawdopodobnie różni się tym, że tą ilością, tak, jest po prostu inaczej napisane. Natomiast, no wiadomo, Preslot i tak dalej. I mamy tutaj jakby wszystkie te gemy, o których wspominałem w poprzednim odcinku. Są to gemy, które służą do update, jakby nie do update'owania, tylko do ulepszania naszych przedmiotów, ewentualnie do powiększania tieru przedmiotu. Mogą też one rolować różnego rodzaju bonusy. O, tutaj mamy ten tier upgrader i resztę to tak naprawdę możemy sobie poczytać, jak to mniej więcej wygląda. Ja to miałem w ogóle pokazać w poprzednim odcinku. Zakręciłem się i w ogóle na ten odcinek też mi kompletnie to wypadło z głowy, żeby Wam to pokazać. W każdym razie są tutaj jakby te bonusy i myślę, że jak chłopaki z administracji będą chcieli, to może zrobimy w ogóle całkowity taki osobny itemek z upgrade'owania po prostu itemów, żeby Wam pokazać, jakie bonusy wskakują. Bo tak jak mówię, po prostu się zakręciłem, też w ogóle miałem wczoraj ten odcinek nagrywać, ale to mniejsza o to. No i co? Autolot System, jak działa? Więc tak, jeżeli sobie go kupimy w item shopie, to mamy go w Store Inboxie i działa to na takiej zasadzie, że klikamy sobie na nasz plecak, Manage Container, tutaj jakby, no, dajemy tak, żeby wszystko tutaj, cały lot, żeby wpadał do tego plecaczka. Tutaj możemy sobie na przykład dodać, jaki item ma nam skipować, tak, czyli przykładowo na przykład mamy tutaj Live Ringa, jak sobie zaznaczymy skip, no to nie będzie nam tego zbierać. Ilość itemów jest nieograniczona. Co warto powiedzieć, jeżeli wypada nam kasa jakaś z mobów, to ona nie trafia do tego lot poucha, tylko trafia ona od razu do naszego banku, więc jakby kasa tutaj jest taka bezgotówkowa, że tak powiem. No, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, dajcie znać w komentarzach. A tymczasem myślę, że co, ruszamy na expa, bo to Wam dzisiaj przede wszystkim chciałem pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Przetestujemy też jakieś tam te właśnie privexpy, zobaczymy, jak to wygląda. No na trollach akurat nie mamy privexpa. O, mam akurat krówkę, słuchajcie, to też przy okazji sobie testujemy. Ja Wam w ogóle powiem tak szczerze, że ja mam ogólnie tutaj magic level już na odcinek, że tak powiem, zboostowany dosyć mocno, tam chyba 117 był, coś mi tu za 113 ma magic level, więc ogólnie też te hity będą duże, ale to głównie właśnie zrobimy sobie tak. To ogólnie chodzi o to, że żeby po prostu sprawniej to poszło, no nie? Ale i tak jak widzicie, nie wchodzą te hity jakoś zbyt rewelacyjne, mimo tego, że mam taki magic level. Chyba, że nie wiem, czy ten czar jest tak zrobiony, czy o co chodzi, zaraz się przekonamy, tak naprawdę potrzebuję. Dobra, jeszcze jeden level potrzebuję, żeby tutaj mieć Exori Visa tego zwykłego. No i jak widzicie, wcale jakoś rewelacyjnie to nie leci jak na EVO OTS, prawda? Ja to głównie nie ukrywam. Dobra, teraz już wszystko śmiga. Ja to ogólnie nie ukrywam. Miałem Wam pokazać, jak leci. Rare Hand Axe w ogóle wypadło. Czekajcie, to sobie otworzę. Rare Hand Axe i prawdopodobnie będzie polegać to na tym, że to ma już jakiś bonus wgrany. Czyli jak widzicie, wypada takie zwykłe Hand Axe i wypada Rare Hand Axe i właśnie tymi gemami możemy sobie to tak update'ować, prawda? Że mamy tam jakiś zwiększony speed i tak dalej. No i jak widzicie, jak sobie klikam, to wszystko wpada tutaj. Teraz akurat już nie miałem kapa, prawda? Więc to sobie wszystko jakby skipujemy, kasa leci automatycznie do banku, a tymczasem przejdziemy sobie na jakieś lepsze miejscóweczki, może wejdziemy sobie na jakieś minotaury czy coś. Dobra, no i na minotaurach też jak widzicie nie ma prywatnego expa, więc nie na wszystkich jest, ale na większości to znajdziecie, prawda?
Utani chór sobie też wrzucę. Ja sobie przygotowałem tam w ogóle hotkeya chwilę wcześniej, może jakiegoś buścika sobie kupimy. Tylko właśnie nie wiem, czy to do końca działa teraz na test serwerze, czy jeszcze coś tam kurczę nie jest, czy jeszcze coś tam nie jest pozmieniane. Dobra, ale chyba śmiga. Dlatego, że ten, że ja wcześniej to testowałem i coś tam, bo tutaj jak widzicie ten exp gain rate jest po prostu jakoś zmieniony, to jest chyba, to tam coś chyba przekłamuje troszeczkę, no ale co, w każdym razie lecimy, szybko w miarę jak widzicie teraz mi idzie, no wiadomo, że trzeba będzie na początku na pewno poskillować postać, czy tam wbić jakiś magic level, żeby to jakoś sensownie szło, ale jako tako to idzie. No i tak jak wam mówiłem, są te prywatne ekspowiska, tylko na razie tutaj nie udało mi się trafić, więc może wejdziemy, zobaczymy, może tutaj będą? Nie, też nie ma. Też nie ma. Natomiast na smokach na pewno będą, tylko zastanawiam się, czy teraz smoki, tak, dokładnie. Te teleporty, które są pomarańczowe, są priv-expami, znaczy nie priv-expami, tylko vip-expami, jak macie vipa, to tutaj możecie wchodzić. A te są jakby darmowe, no i właśnie nie wiem, kurczę, czy poradzę sobie z tym Dragon Lordem. Zobaczymy, co? O, żeby mnie nie zmiażdżył tylko na hita, to najważniejsze. A też tak może być, ale sporo chyba expa za niego powinno mi wpaść, coś mi się wydaje. O nie, no teraz to dorobiłem troszeczkę. No chyba jeszcze na razie, dla mnie za mocne te smoczki, coś mi się wydaje. No ale chciałem wam pokazać, że są te privexpy. Też jakoś tak mniej więcej pokazywałem to w poprzednim odcinku. Już zobaczymy dwarfy, co? Jak wyglądają. Też nie ma vibexpa. Nie wiem, dlaczego mówię priv. Jestem może też przyzwyczajony z poprzedniego Evo, na którym grałem, bo tam było coś takiego, że były jakby prywatne z kolei ekspowiska, że tam płaciło się jakąś liczbę chyba tibia coinów, czy trzeba było mieć jakieś tam tokeny na wejście. No i właśnie tak, na takiej zasadzie to działało, dlatego mi po prostu to utkwiło w głowie. Natomiast no z tego co widzicie, no popatrzcie, to wcale tak szybko nie idzie. Zmienimy sobie może to na Exorivisa, co? I podejdziemy tam jeszcze raz na te smoki. Zmienimy sobie cyk, okej. A, zapomniałem o jednej rzeczy, słuchajcie. Mam dla was mały konkurs w dzisiejszym odcinku. Będą do wygrania 3 music boxy, bo jeżeli chodzi tutaj o mounty, to normalnie łapiemy je tak jak na Real TB, czyli po prostu musimy zdobyć przedmiot, którym łapiemy i sobie oswajamy. Natomiast jak mamy music boxa, to możemy zdobyć każdego mounta zdobywalnego w grze właśnie od razu za pierwszym jakby użyciem, więc jakby będzie to do zdobycia, będą 3 takie music boxy. No i co? Ja myślę, że wystarczy, że napiszecie tutaj jakiś komentarz i pod koniec tego komentarza napiszcie po prostu swój nick. I ja będę wiedział, że tam każdy, kto zostawił powiedzmy komentarz ze swoim nickiem pod koniec, no to, że dla tej osoby będziemy robić losowanie. I tutaj właśnie rozmawiałem z chłopakami, że prawdopodobnie w dzień startu to zrobimy. Tak, żebyście sobie mogli zdobyć, bo na przykład z tego co wiem, mój ulubiony mount w grze, czyli Pantera, będzie do zdobycia na przykład właśnie takim music boxem albo ewentualnie letter whipem, prawda? Więc no ja na przykład będę polował na tą Panterę, tylko jeszcze nie wiem niestety gdzie ona się respi. Jak się dowiem, to na pewno wam powiem, ale sam na początku będę musiał ją zdobyć. No i co, wychodzę stąd, wejdziemy sobie jeszcze na jakieś DL raz, zobaczymy jak to wygląda, może teraz wejdziemy na darmowe, co? Wcześniej też wchodziłem na darmowe, czy nie? Bo już mi się pomyliło. No ale w każdym razie chciałem wam tylko tak na szybkości właśnie pokazać, jak wygląda tutaj exp stage. No i jak widzicie, wcale jakoś szybko to nie leci, nie? To nie jest tak, że tutaj będzie się wbijać nie wiadomo jak szybko level i w ogóle nie ma tak, że nie wiadomo jak szybko lecicie. No sami możecie zresztą zobaczyć, stage'a wam wrzucałem wcześniej. No i co ciekawe, jakby wbicie na przykład danego poziomu, mamy napisane jakie czary nam się odblokowują, więc też fajna sprawa. Nie wiem czy to jest jakieś bardzo przydatne czy nie, ale fajnie myślę o tym wspomnieć. No to co mordeczki, nie wiem czy widzimy się jeszcze przed startem Noverii, czy będzie jeszcze jakiś materiał. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam was do zostawienia łapki w górę i komentarza konkursowego. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się na Noverii. Pozdrawiam, cześć!